W tym filmie testuję i rozbieram całkowicie nową stację lutowniczą na groty typu JBC Sugon T21 ze sklepu Kate Media. Dodatkowo dla cierpliwych na końcu filmu pojawi się konkurs, w którym do wygrania będzie dokładnie ta stacja, którą testuję. Zapraszam do oglądania. Stacja przychodzi w takim kompaktowym, dobrze zabezpieczonym pudełku. W środku na samej górze znajduje się instrukcja obsługi w języku chińskim, angielskim oraz hiszpańskim. Nie ma tu języka polskiego. Dalej mamy jakiś certyfikat producenta, jakąś kartkę z numerami seryjnymi po chińsku oraz poradnik odnośnie użytkowania grota. W głębi pudełka znajduje się kolba T245 z dwoma przyciskami do ustawienia temperatury. Dalej mamy trzy chińskie groty firmy Magma. Jest to mały nożyk, szpiczasty stożek oraz stożek zagięty. Dalej kabel zasilania, pałąk do trzymania kabla od kolby oraz sama jednostka centralna. Jak w przypadku Aixuna, tutaj również kolba Sugona jest krótsza od kolby T245 oryginalnej JBC, zobaczcie. Gąbka fabrycznie jest już założona, także nie musimy się o to martwić. No i tutaj oczywiście różnica jest taka, że mamy tutaj możliwość regulacji temperatury przy kolbie. Są dwa przyciski. Jakość wykonania wizualnie jest w porządku, chociaż tutaj w tym miejscu są niewielkie pozostałości kleju. Długość przewodu jest identyczna jak w przypadku JBC, razem z kolbą jest to około 1,5 metra. Wtyczki również są prawie identyczne. Można zauważyć, że w przypadku Sugona jest wykorzystywane więcej pinów, pewnie z racji sterowania tą temperaturą. Grubość kabla jest znacząco większa niż w przypadku oryginalnej JBC, ale również jest to kabel silikonowy, bardzo giętki, elastyczny i lekki, także nie powinno być tutaj problemów w tym temacie. Jak to bywa w chińskich stacjach, tutaj od góry nie ma tej uszczelki, natomiast można bez niej normalnie pracować. Jednostka centralna wykonana jest bardzo przyzwoicie, obudowa jest z plastiku, natomiast uchwyt na kolbę wykonany jest z aluminium. Możemy go sobie regulować od 45 do 90 stopni tym dużym pokrętłem. Zobaczcie. Z przodu mamy wyświetlacz, który niestety nie jest pokryty szkłem. Plastikowe przyciski chromowane, które wyglądają troszkę odpustowo, bym powiedział. Włącznik zasilania umieszczony jest z przodu, także nie musimy sięgać ręką, jak w przypadku oryginalnej JBC. Pod uchwytem na kolbę powierzchnia wyścielona jest silikonową gumą, odporną na wysoką temperaturę, także nie ma tutaj problemu z ewentualnymi skroplinami gorącej cyny. Z boku mamy taki zasobnik, który wykonany jest całkowicie z silikonu. Odpornego na wysoką temperaturę oczywiście. Tutaj możemy sobie wkładać groty. A tutaj mamy miejsce na szybką wymianę grotów. Tutaj znajduje się mosiężny czyścik o bardzo gęstym włosiu. I powiem tak, początkowo wydawał się on bardzo fajny, ładnie czyści groty, ale niestety powoduje duże odpryski cyny naokoło, co możecie zobaczyć zresztą, bo stacja już była używana przeze mnie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może go wymienić. Jest on wyciągany, także nie ma problemu, żeby włożyć tu cokolwiek innego. Natomiast trzeba pamiętać, że wszystko tutaj jest w plastiku, włącznie z tą szybką wyświetlacza. Jeżeli będziemy szybko odkładać kolbę, a na końcu grota będzie kropla cyny, może się okazać, że chlapniemy tutaj na ten wyświetlacz i on się niestety przytopi. To niestety mi się również przytrafiło, mimo że na wyświetlaczu była jeszcze ochronna folia. Nie obyło się bez jego uszkodzenia. Także na to trzeba bardzo uważać, ewentualnie kupić sobie jakiś protektor i od razu nakleić. Z tyłu stacji mamy gniazdo zasilające IEC oraz gniazdo na kolbę lutowniczą. Na spodzie stacji mamy cztery duże gumowe nóżki, natomiast podejrzewam, że to są po prostu elementy montażowe tej silikonowej osłony. Grot jest na tym samym potencjale co uziemienie, także nie ma tutaj żadnego problemu, wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. Zobaczmy, jak działa ta stacja. Mamy wyświetlacz LEDowy. No i zobaczmy, tymi przyciskami zmieniamy sobie temperaturę plus minus. Dłuższe przytrzymanie przyspiesza zmianę temperatury. Maksymalna temperatura 450 stopni. Minimalna temperatura 100 stopni. Stacja posiada 3 pamięci ustawień. Tu mamy 300 stopni, 350, 380. Jeżeli chcemy zmienić zapisaną wartość, ustawiamy sobie, jaką chcemy temperaturę, a następnie przytrzymujemy przez dłuższy czas któryś z tych przycisków. I w tym momencie ustawienia zostały zapisane. Na pierwszym kanale mamy 310 stopni. Tak jak sobie ustawiliśmy. Także jak możecie zobaczyć, sterowanie jest bardzo proste. Podoba mi się ten wyświetlacz, natomiast nie podoba mi się to, że zaraz po wybraniu jakiejś funkcji on gaśnie po kilku sekundach, zobaczcie. Nie da się tego wyłączyć, żeby świecił cały czas mocno. Przez co jest oczywiście gorzej widoczny. Jeżeli chodzi o kąty widzenia, to tutaj nie ma żadnych problemów. Jest to wyświetlacz LEDowy. Ten przycisk SET służy do zmieniania jednostek temperatury. Naciskając go szybko dwa razy, przechodzimy na Fahrenheity. Te cztery przyciski mają jeszcze dodatkową funkcję. Są one powiązane z przyciskiem włącznika. Jeżeli chcemy zablokować stację, wyłączamy zasilanie, klikamy, przytrzymujemy przycisk CH1, pokazuje się komunikat lock on i ustawienia stacji są zablokowane, nie możemy nic zmieniać, natomiast stacja pracuje normalnie. Analogicznie, jeżeli chodzi o drugi przycisk, on w tej kombinacji służy do wyłączania buzera, czyli w
Wciskamy go, włączamy zasilanie. Pokazuje się komunikat speaker off i tutaj taki czerwony głośniczek przekreślony. Natomiast kombinacją przycisku CH3 możemy sobie ustawiać temperaturę spoczynkową grota. Przytrzymujemy, włączamy. Domyślnie jest ustawiona na 0 stopni. Możemy ją zmieniać krokowo 0, 150, 180, 200. Najlepiej by się ustawić sobie 150. Kliknąć jeszcze raz CH3 i jest ustawiona temperatura spoczynkowa, która również oczywiście zapisuje się po wyłączeniu zasilania. No i z takiej temperatury spoczynkowej 150 stopni, dogrzanie do 300-350 stopni zajmuje dokładnie tyle. I już. Tymi dwoma przyciskami na kolbie możemy sobie regulować temperaturę góra-dół. A przytrzymując je naraz, wyłączamy grzanie lutownicy. Druga funkcja przycisku SET to ustawienie kalibracji temperatury. Musimy zdjąć kolbę z podstawki i teraz przytrzymujemy go dłużej. I możemy sobie regulować w tym momencie na plus czy na minus korekcję temperatury. I zrobimy sobie to teraz. Mam ustawione 300 stopni, damy troszkę cyny, żeby styk był lepszy i zobaczmy, jaka jest temperatura. Nawet fabrycznie całkiem nieźle jest ustawione, zobaczcie, tylko 4-5 stopni. No ale spróbujmy ustawić te 5 stopni mniej i zobaczymy, jaki będzie efekt. Set. No i faktycznie działa to bardzo ładnie, zobaczcie, mamy 300 stopni, także tutaj żadnych zastrzeżeń, jedziemy dalej. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak szybko stacja rozgrzeje grot od temperatury pokojowej do 300 stopni. Zobaczcie, grot jest zimny. Włączam zasilanie. Podejrzanie szybko. Jak mogliście zobaczyć, tutaj moc podawana na grot jeszcze przez jakiś czas wynosiła 50%, mimo że temperatura już została osiągnięta, także podejrzewam, że tutaj jest dość spore przekłamanie przy starcie. System szybkiej wymiany grotów w stacjach tego typu wygląda następująco. Tutaj mamy taki ściągacz z różnymi otworami. Jeżeli chcemy wymienić grot, wkładamy go tutaj w odpowiednie miejsce, ciągniemy, następnie nakładamy drugi grot, wkładamy go w odpowiedni otwór, dopychamy i grot jest wymieniony. Możemy pracować. Nie ma potrzeby odłączania zasilania podczas tej operacji. Teraz mój, można powiedzieć, sztandarowy test. Sprawdzimy sobie maksymalny pobór mocy tej stacji. Producent podaje, że jest to 120 W, maksymalnie 160 W. Tutaj mam wodę destylowaną. Grot jest w niej zamoczony, także będziemy tutaj mieć maksymalne możliwe obciążenie. Stacja jest podłączona do takiego miernika energii. No i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy moc 90-100%. I taki pobór. Także w zupełności zgodnie z deklaracją producenta i zadziwiająco dużo jak na taką małą stację. Także tutaj nie ma żadnego problemu, stacja daje sobie radę z pełnym obciążeniem, nic złego się nie dzieje i woda pomału zaczyna wrzeć.
Spójrzmy najpierw na zasilacz. Jest to standardowa przetwornica impulsowa, jaką spotkacie w wielu stacjach lutowniczych i innych urządzeniach zasilanych zasilaczem impulsowym. Na wejściu mamy bezpiecznik 3,15 A zalutowany do płyty, filtr z podwójnego dławika, termistor NTC do ograniczenia prądu rozruchowego. Tutaj mamy mostek prostowniczy, dwa kondensatory przeciwzakłóceniowe typu Y o podwyższonej izolacji. Kondensator filtrujący na wejściu jest firmy Noble, 100 mikrofaradów 400 V. Tranzystor kluczujący jest to CS12N65A, N-MOSFET na 650 V, 12 A. Tutaj mamy kolejny kondensator przeciwzakłóceniowy typu Y pomiędzy pierwotną a wtórną stroną zasilacza. Płytka tego zasilacza jest bardzo mała, jej wymiary to 85 na 60 mm, także siłą rzeczy musi się to grzać przy takiej mocy, nie ma innej opcji. Na wyjściu mamy podwójną diodę Schottkiego MBR2020. Na wyjściu mamy napięcie 5 V z tego stabilizatora 7805 oraz 24 V z tej wtyczki. W środku jest masa, tu jest 24, a tu jest 5. Kondensatory wyjściowe też firmy Noble, 680 mikro na 35 V i drugi również 680 mikro na 35 V. Tutaj jest jeszcze mały 220 mikro na 35. No i w sumie tyle. Konstrukcja ta wykonana jest poprawnie, nie ma się do czego przyczepić. Z drugiej strony tak to wygląda. Są odpowiednie odstępy, nie ma żadnych wycięć w płytce. Tutaj macie symbol tej płytki zasilacza. Nie chcę tego rozbierać bardzo mocno, bo jak możecie zauważyć, wszystkie wtyki są klejone na kleju. A stacja ma iść do jednego z widzów, także nie chciałbym, żeby tutaj coś się wypięło. Dlatego nie będę całkowicie rozbierał tego urządzenia. Z takich ciekawostek, włącznik zasilania, zobaczcie. Włącza fazę, ten brązowy. I włącza również 5 V, ten czerwony. Interesujące rozwiązanie. Tutaj te konektory są zaizolowane, bardzo ładnie. Nic się tutaj nie rusza. Wszystko jest jeszcze dodatkowo przyklejone, zobaczcie. Kolejny konektor przyklejony. Tu jest spięte opaską. Tutaj jest założona koszulka do gniazda zasilającego. Gniazdo kolby również jest zakoszulkowane i zalane klejem. Tutaj jest założona dodatkowa koszulka, żeby odizolować jeszcze te przewody od siebie. Także muszę przyznać, że naprawdę to dobrze wygląda. Tutaj idzie przewodzik do podstawki, do wykrywania odłożenia kolby. Mamy główny mikrokontroler STC, nie jest zamazany, w ogóle żadne elementy tutaj nie są zamazane. Wygląda to dobrze, bezpiecznie, nie powinno być tutaj jakichś niemiłych niespodzianek. Tutaj interesujące są dwa tranzystory na wyjściu, postaram się Wam na ekranie pokazać ich symbole. Tu jakiś rezystor pomiarowy, także to będzie wyjście zasilania naszej kolby. A tutaj jest wejście zasilania z zasilacza. 5 V włączane tym przyciskiem zasilającym, masa oraz 24 V. Według mnie jest całkiem dobrze, ale dajcie znać, co o tym sądzicie. Jest to bardzo przyzwoita stacja lutownicza, całkiem dobrze wykonana, dobrze w środku złożona, bez żadnych mankamentów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania. Jej cena również jak na nasze polskie warunki nie jest wygórowana, zwłaszcza że kupując ją w Kate Media dostaniecie gwarancję, szybką wysyłkę i tak dalej. W razie jakby się coś stało, możecie się z nimi kontaktować. Podczas testowania nie było żadnych przykrych niespodzianek, jedynie co to mogę mieć takie drobne zastrzeżenia odnośnie tej plastikowej szybki, która jest podatna na uszkodzenia od wysokiej temperatury. Ten czyścik do grotów działa fajnie, natomiast zobaczcie jak się już zapchał, także podejrzewam, że w krótkim czasie trzeba go będzie wymienić. Dołączone groty są oczywiście chińskie, no ale taki jeden oryginalny JBC kosztuje powiedzmy 120-150 zł, także za te pieniądze nie możemy wymagać oryginału. No i szkoda, że ten wyświetlacz szybko się wygasza, bo świeci naprawdę ładnie, przyjemnie dla oka. Ale tak jak mówię, to są takie drobne mankamenty, sama stacja pracuje bardzo dobrze, praktycznie nieodróżnialnie od oryginalnej JBC. Jeżeli będziemy korzystać z oryginalnych grotów, to praca nią będzie przyjemnością. Także myślę, że potencjalni nabywcy będą raczej zadowoleni z tej stacji. Jeżeli chodzi o test, to z mojej strony tyle. Jeśli macie jakieś pytania, opinie, piszcie w komentarzach. Dla tych najwytrwalszych przyszedł teraz czas na ogłoszenie konkursu, co trzeba zrobić. Podczas nagrywania lutowania w pewnym momencie na ekranie pojawia się gwiazdka. Znajdźcie ten fragment i podajcie w komentarzu oznaczenia układu scalonego, który był wylutowywany. Mogą być wprost przepisane z obudowy lub jako symbol dostępny w sklepie. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby chodziło o ten układ. Komu pierwszemu się to uda, do tego powędruje ta stacja lutownicza. Życzę powodzenia. Ode mnie to tyle. Do następnego filmu. Trzymajcie się.